Od dzisiaj mieszkańcy rybnickiej dzielnicy Kamień będą mieli utrudnioną jazdę. Z powodu remontu mostu dla ruchu została zamknięta ulica Robotnicza. Przejście pieszych będzie odbywało się kładką. Ulica Robotnicza w Rybniku zamknięta. Od dzisiaj z powodu budowy obiektu mostowego nie przejedziemy tą drogą. Nowy most wraz z chodnikami i fragmentem ścieżki rowerowej ma być gotowy za ponad 4 tygodnie. Na ten czas urzędnicy wyznaczyli objazd. No przede wszystkim jest to oczywiście objazd przez Czerwionkie Leszczyny, czyli albo przez Książenicę, albo przez Przegędzę. No niestety nie mamy innej drogi. Tutaj mieszkańcy najczęściej protestują dla każdego rozwiązania, żeby wybudować drugi dojazd do Kamienia z innych dzielnic naszego miasta. Na pewno temat będzie powracał jeszcze wielokrotnie. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc od strony Rybnika jest to jedyna droga wjazdowa do tejże dzielnicy. W związku z powyższym objazd mamy przez Czerwionkę. Jak widać, kierowcy tak przyzwyczaili się do tej trasy, że w ogóle nie zwracają uwagi na postawione niemalże na całej szerokości drogi znaki. Jeżeli oczywiście nie jeździmy na pamięć, patrzymy na ustawione znaki, nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Natomiast no, co do zachowania naszych polskich kierowców, wiemy, że różnie to bywa, więc no, mam nadzieję, że w tym przypadku kierowcy się dostosują do pokazywanych znaków i nie będzie ani niespodzianek pod względem technicznym, ani do żadnego nieszczęśliwego wypadku również nie dojdzie. Koszt całej inwestycji po przetargu wynosi około 900 tysięcy złotych.